I tym sposobem dochodzimy do końca Ewangelii Marka. Dzisiaj nasze ostatnie studium, które będzie tak naprawdę jakimś z jednej strony podsumowaniem całości, ale też wobec którego będziemy mieli, że tak powiem, kilka, kilka ciekawych wyzwań związanych właśnie z tekstem, z którym będziemy się mierzyć. No, powiem Wam, że była to naprawdę niezwykła podróż przez Ewangelię w Waszym towarzystwie i w towarzystwie jeszcze innych osób. I ja się czuję osobiście bardzo gdzieś dotknięty tą Ewangelią i dużo rzeczy do swojego osobistego życia mogłem dzięki temu zrozumieć i gdzieś tam wprowadzać. I to, co chyba jest takie też. Ciekawe i niezwykłe właśnie w tym zamknięciu całej Ewangelii, to, to ten obraz właśnie tego roku, który został tutaj przedstawiony w tym, w tym tekście. Bo faktycznie no, synoptycy, i tutaj Marek jako pierwszy pokazuje nam, można powiedzieć tylko ten jeden rok z życia Jezusa, tak? gdzie od momentu rozpoczęcia tej publicznej działalności, w którym, który, w którym widzieliśmy w pierwszym rozdziale Ewangelii, przez udanie się na północ do Galilei, jego publiczną działalność w tamtym terenie, głównie w basenie morza czy też Jeziora Galilejskiego i trochę rozchodzenia się po okolicy, po Dekapolu, czy bardziej na północ, no wraca do Jerozolimy. To jest ta jedna pasa, która jest opisana. Czasami, Marek, przyznasz, że nieraz nie, nie dwa, żeśmy zachęcali różne osoby do tego, żeby przyszły na rok dla Jezusa do Podkowy Leśnej tutaj, właśnie, żeby taki, taki czas z nim spędzić. Więc w sumie w jakim sensie tak, można powiedzieć, że, że, do, że jest to takie odwzorowanie tej historii, prawda? Taki, odwzorowanie takiego, takiego modelu, właśnie, spędzenia tego roku z Jezusem. No, w pewnym sensie można powiedzieć coś niezwykle cennego, coś niezwykle ważnego, bo to towarzyszenie Jezusowi i ten wzorzec, który otrzymujemy, otrzymujemy z Jego życia, no jest czymś, co jest w stanie modelować nasze własne doświadczenie. No, jakie, jakie wasze takie wnioski w zbliżeniu się, że tak powiem, do tego finału, do tego pogrzebu, tego zmartwychwstania i tego, o czym tutaj będziemy dzisiaj mówić? Cała Ewangelia Marka jest takim wielkim zaskoczeniem dla uczniów, to jest cały czas podróż przez ich niezrozumienie, podróż przez Boże niespodzianki, i chociaż my do zmartwychwstania podchodzimy w taki sposób tradycyjnie chrześcijański, mówiąc, bo czym byłoby chrześcijaństwo bez zmartwychwstania Jezusa? Ale wiemy, że dla nich i ten ostatni rozdział, on znowu jest zaskakujący, więc, więc zmartwychwstanie, pokonanie śmierci w takich okolicznościach, gdzie Jezus jest ukrzyżowany przez zawodowców, i tam nie ma mowy o jakimś powstaniu, a jednak znowu historia kolejny raz zaskakuje. Więc dla mnie Ewangelia Marka, od teraz będę patrzył na nią jako na historię zaskoczenia i. i może w ten sposób też na własne życie będziemy łatwiej patrzeć na to, kiedy jesteśmy znowu czymś zaskoczeni. To nic nowego, to, to już się zdarzało w przeszłości, że Bóg ma inne plany i inaczej patrzy na to, co my patrzymy, inaczej patrzy na wielkość. I zaskoczenie jest naturalnym elementem naszego życia, a Bóg i w tym wszystkim on ma plan i on prowadzi. To jest kolejne takie uderzeniowe doświadczenie, tak, no bo te ostatnie nasze rozważania, głównie oparte o rozdział 14 i 15, kiedy, kiedy widzieliśmy, jak Rozpękły się wszystkie oczekiwania uczniów i to było po prostu totalnym dramatem, i, no i to zaskoczenie, które przyszło w takiej postaci, było zaskoczeniem, które niosło ze sobą no, ogrom rozczarowań, i tak dalej, ale widać, że czasami no, takie rozczarowanie jest potrzebne, tak, i czasami trzeba się rozbić w jakimś sensie, żeby móc sobie coś poskładać na nowo. I tutaj właśnie ten szesnasty rozdział głównie. Daje nam podstawę ten fundament do tego, żeby sobie na nowych warunkach ułożyć cały ten obraz dotyczący tego właśnie, kim jest Mesjasz. Końcówka, końcówka 15 rozdziału to jest ten moment, w którym Jezus zostanie złożony do grobu, z którego zostanie za moment wyprowadzony, więc może w pierwszej kolejności, oczywiście popatrzymy sobie właśnie na te wersety 42 po 47, i, i w tej perspektywie będziemy po prostu budować też nasz obraz zrozumienia tego, co tutaj. Się faktycznie wydarzyło. Konrad, mógłbyś ten tekst odczytać? 42 po 47? A gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed Szabatem, przyszedł Józef z Arimatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł i przywołał setnika i zapytał go, czy dawno umarł. I dowiedziawszy się odsetnika darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go o w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skalę i przytoczył kamień przed wejściu do grobu. Ale Maria Magdalena i Maria Matka Józefa przyglądały się, gdzie go złożono. Tak, od 16 rozdziału, od wiersza pierwszego będziemy mieć ten motyw dotyczący właśnie czasu po szabacie, kiedy szabat minął, kobiety idą do grobu. Natomiast mamy tutaj ten, ten moment, kiedy Jezus jest składany właśnie do tego nieużywanego grobowca. Jakie, jakie najistotniejsze myśli, takie, takie przesłanie i natury duchowej, i praktycznej się z tego tekstu? No, przede wszystkim widzimy to, że pomimo, iż cały spisek najwyższych urzędników i przywódców religijnych można powiedzieć powiódł się, Jezus został skazany i ukrzyżowany, umarł, to jednak również wśród nich byli ludzie, którzy oczekiwali królestwa Bożego, czy w ewangelii Janes pokazany Nikodem, ale w tym przypadku jest to Józef zary Matei, który nie tylko mm, może może gdzieś tam pozostaje w ukryciu w większości tych historii, nie widzimy go, ale wtedy, kiedy inni się chowają, e, kiedy inni już, no można powiedzieć, boją się co się stanie, boją się o swoje życie być może, on zyskuje jakąś odwagę i, i idzie do Piłata, występuje oficjalnie. Za, po, czyni pewne zakupy, więc, więc w jakiś sposób e, wykosztowuje się i zajmuje się tym ciałem Jezusa, którym no, ani w zasadzie kobiety by się nie zajęły, bo one, co prawda, nie opuściły Jezusa. No ale nie miały takiej reprezentatywnej funkcji, żeby w ogóle dostać się do piłata, albo żeby zająć się tym ciałem, gdzie się tam przetachać, przetargać, jeśli można tak powiedzieć. A uczniowie mogliby to pewnie zrobić, no ale ich nie było. Został nagle jakiś Józef z tej się wyłania i okazuje się, że Jezus miał naprawdę tam różnych wyznawców, tak jak chociażby z tym oślęciem, gdzie, gdzie posłał i, i, i mieli powiedzieć Pan go potrzebuje, więc oni już prawdopodobnie byli umówieni z Jezusem albo przynajmniej oczekiwali tego Pana, który wiedzie, no bo komu byście dali oślicę, nie wiedząc, że Pan go potrzebuje. Albo człowiek niesący dzban z wodą również, który Umówiony znak gdzieś tam wprowadza tych uczniów do pokoju na górze, więc taki tutaj wyłania się ten cichy bohater Józef Zermatei, który pokazuje, że no nie wszyscy tam na górze byli tacy zepsuci. I jeśli ktoś chciał, jeśli ktoś otworzył się na słowo Jezusa. To nie była droga dla niego zamknięta. Miał też swoje pięć minut. No słuchajcie, łatwo być jest kolegą, nie wiem, przyjacielem, kogoś, kto płynie na fali, kto może coś dla ciebie zrobić, może mieć jakiś pozytywny wpływ na Twoją dalszą historię. Natomiast tutaj no, dzieje się coś takiego nie, niesamowicie ważnego, ponieważ. Można powiedzieć, że objawia się ktoś, kto ma przyjacielską postawę, serdeczną postawę, i tak naprawdę nic na tym nie ugrywa, tak? Bo jedyne, na co może liczyć, to, to co? Co zyskuje? No, i je ryzykować, bo dopiero co Jezus zginął na krzyżu, a on idzie upominać się o jego ciało, czyli jest jakimś jego zwolennikiem, no to należałoby go przesłuchać, czy on przypadkiem w tym spisku też nie brał udziału, więc, więc zaryzykował. No, jest taki piękny moment, gdzie w ciemności widać gwiazdy. Mhm. I znowu jestem przekonany, że właśnie w sytuacji takiej najbardziej kryzysowej, mhm. kiedy nawet uczniowie się chowają, czyli kościół jest taki uśpiony, kościół zniknął w tym, w tym momencie, wtedy znikąd pojawiają się ludzie, których Bóg prowadzi, mówi do ich serc. I, i myślę, że takich wydarzeń Będziemy wiele razy jeszcze mieli okazję zobaczyć, że, że Bóg ma ludzi wszędzie i oni się pojawią. Okej, okay, zobaczcie, że sytuacje kryzysowe są często takim katalizatorem, prawda, które pozwolą wydobyć z człowieka to, co w nim jest. Nie? Jeśli tam siedzi coś naprawdę dobrego, wartościowego, to niejednokrotnie ma szansę do tego, żeby wypłynąć, bo jakaś sprawiedliwość, jakaś wewnętrzna nie wiem. Siła miłości, uczciwości, poczucie sprawiedliwości, godności. No w takich niektórych momentach szczególnie właśnie dochodzi do głosu, kiedy ktoś mówi nie na pewną postawę, która jest trudna do zaakceptowania do przyjęcia. Ale z drugiej strony, właśnie te słabe strony ludzkiego charakteru niejednokrotnie też się potrafią w takich krytycznych momentach wyłaniać i pewnie każdy z nas też miał okazję doświadczać i jednego i drugiego oblicza i stanu, więc no, wydaje mi się, że ta historia dużo nam jest w stanie powiedzieć też o nas samych i też w tej perspektywie warto czasami chyba analizować swoje własne działania, reakcje, stosunek do na przykład kogoś, kto może niekoniecznie będzie w stanie w naszym życiu coś konkretnego zrobić, ale jest to po prostu przejaw jakiegoś rodzaju sprawiedliwości, tak? Albo uczciwości, albo woli zachowania się adekwatnie do, do jakiejś godności, którą posiada człowiek. To, to też pokazuje, że Bóg ma plan nawet w takich sytuacjach kryzysu, bo y, kiedy Kościół w tym momencie nie robi tego, co powinien robić, to, to Bóg mówi, y, radzimy sobie z sytuacją mm. i, i ma kogoś innego. No i też ciekawy jest ten kontrast, czy zestawienie no znowu um, kogoś z Wysokiej Rady Józefa Zerematej z Piłatem, który też jest na wysokim stanowisku. Um, no ale możemy zawsze zarzucić Piłatowi, że jest Rzymianinem, że jest Poganinem, że, że jakby. On nie czuje tych klimatów żydowskich. Niemniej jednak przywołuje też setnika, który przed chwilą wyznał, że ten był synem Bożym. Mm -hmm. Też widzimy więc, że ani pozycja, ani pochodzenie nie jest tak naprawdę przeszkodą w tym, żeby rozpoznać w Jezusie z Nazaretu syna Bożego. Więc jest to bardziej kwestia decyzji danego człowieka, jego serca, a nie tego, czy on e, był na wysokiej pozycji, e, że, że władza mu przysłoniła oczy jak widzimy, nie, nie musi tak być. Że, że pochodzenie, że jego religia pochodzenia mu przesłoniła Widzimy, że nie musi tak być. Więc nie ma już tej wymówki, Piłat staje przed obliczem, jakby i, i, i no, niejako może jakiegoś tam swojego odpowiednika w tej strukturze żydowskiej, powiedzmy symbolicznie, i swojego pobratyncy. No i okazuje się, że jest tam jedyny, który tego Jezusa odrzucił całkowicie. To, co też dla mnie jest takie y, symboliczne w tym, to Jó Józef, który jest członkiem rady, więc jest y, w hierarchii religijno-narodowej y, bardzo, bardzo wysoko, jest, jest na szczycie. Y, on ryzykuje naprawdę wszystko. Ale to jest moment, kiedy on nie potrafi inaczej. Y, I tak naprawdę, y, patrząc tak socjologicznie, stracił wszystko, ale znowu na tym polega Ewangelia, że. że y, Nieraz w tym świecie możemy stracić wszystko, ale zyskujemy o ileż więcej. Mhm. I on bierze ciało Jezusa, i jak czytamy u innych ewangelistów, składa w swoim grobie, będąc bogatym człowiekiem, i w tym momencie wyobrażam sobie: no, on robi to, co mówi, to, co czuje on, on nie widzi tego, co się zaraz wydarzy. A jednak y, zapisał się w historii jako ktoś absolutnie wyjątkowy, gdzie w tej największej ciemności, y, robi to, co jest do zrobienia, i w, znowu w tej hierarchii Ewangelii w Bożego Królestwa, on, on zasiada gdzieś tam gdzieś tam wysoko. Więc y, dojrzał moment w historii. Oby było też tak, że, że my, nieraz może bojąc się, Będąc realnie, coś można stracić, ale robimy to, co jest do zrobienia, nie wiedząc o tym, jak coś ważnego robimy. Ja, ja, ja też w tym widzę, tak kiedy wspominasz właśnie ten wątek oddania swojego grobu, taki no, bardzo symboliczny motyw, tak? bo można powiedzieć, że on oddaje swoje miejsce śmierci tak? Jezusowi, który je zajmuje i w tym grobie, który miał być jego grobem, dokonuje się zmartwychwstania. Nie? Więc to też jest coś takiego bardzo chyba ujmującego i przyjmującego, że właśnie. Z, y, y, ten konsekwencję, jaka jest wypadkową właśnie grzechu Chrystus z nią wchodzi po to żeby z niej wyjść tak i dla Józefa z Arematei to jest również to doświadczenie tak bo doświadczenie martwistania Chrystusa jest doświadczeniem potem które jest czy będzie też jego doświadczeniem ze względu na, na spełnienie obietnicy, która, która, leży właśnie w Jezusie Chrystusie. No tak, więc mamy ten motyw, że tak powiem, szabotowego odpoczynku w tym grobie, tak? I zaraz po szabacie następuje ten, ten chyba najbardziej istotny, kulminacyjny moment w ogóle całej Ewangeliku, której też siłą rzeczy ciążymy, bo bez tego 16 rozdziału Ewangelia nie jest Ewangelią. Bez tego, co tutaj zostało opisane od pierwszego wersetu, no Jezus nie był, nie różniłby się niczym pewnie od milionów ludzi skazanych w tamtym czasie przez na krzyż i, i koniec historii, o których świat zapomniał. tak? Ale właśnie istotą Ewangelii jest to, że po krzyżu jest zmartwychwstanie. To są elementy, których się nie da od siebie w żaden sposób odłączyć. No i też jednocześnie to jest właśnie to synkwanon, ten warunek konieczny, Chrześcijaństwa, i można powiedzieć, fundament wszystkiego, bez którego nie jesteśmy w stanie myśleć w ogóle o jakiejkolwiek chrześcijańskiej rzeczywistości, tak? Zresztą to odniesienia do tego też znajdziemy w, w nauce apostolskiej, głównie u Pawła, także jak Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara jest totalnie bez sensu. Więc może też sięgnijmy teraz do tego tekstu i właśnie przyjrzyjmy się jemu. Ja, ja bardzo lubię tą sekwencję, która tu jest opisana dni, tygodnia gdzie wcześniej wyraźnie jest podkreślone, że to jest moment, kiedy nastaje szabat, kiedy pośpiesznie kupuje prześcieradło, ponieważ wie, że później tego nie zrobi, ponieważ jest szabat i wszystko jest zamknięte. Poza tym on też jako naśladowca Jezusa przestrzega tego dnia, o czym mówi Ewangelia Łukasza, tam pomiędzy 23 i 24 rozdziałem. Też jest tak ciekawie to opisane, że odpoczywali według przykazania. I Ewangelie są przecież pisane daleko po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a jednak autorzy podkreślają, że naśladowcy Jezusa wciąż zachowywali ten dzień. I po zachodzie idą, nakupują jeszcze wonności, żeby w niedzielę rano, pierwszego dnia tygodnia, pójść do grobu i nałaścić Jezusa. I to, co, to, co bardzo lubię w tym, w tym zestawieniu, to tak jak Bóg stworzył człowieka i stworzył go. W piątek po południu, szóstego dnia, a później jest moment, kiedy Bóg odpoczywa, a później rozpoczyna się nowy tydzień. I tak samo tutaj, Jezus przychodzi i zbawia człowieka, i to jest piątek po południu. Drugi Adam. Drugi Adam, a później odpoczywa w grobie, a później powstaje i rozpoczyna się kolejna epoka cała. Coś nowego. No właśnie, to, to coś nowego jest chyba tutaj kluczowym w ogóle wątkiem tej Ewangelii, takim zamknięciem, ale też naprawdę początkiem czegoś, co powinno mieć miejsce. Więc jak zakniemy sobie do tego szesnastego rozdziału i go przeczytamy, to że też spróbujemy sobie zbudować, że tak powiem, taki punkt wyjścia do pomyślenia o tym, o tym nowym. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome zakupiły pachnideł, aby pójść do grobu i namasić Jezusa. Wybrały się wcześniej rano, w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, także o wschodzie słońca dotarły do grobowca, po drodze rozmawiały między sobą, kto nam odwali kamień zamykający wejście. Lecz gdy przybyły, zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a był on bardzo duży. Weszły zatem do środka, a tam zobaczyły młodzieńca siedzącego po prawej stronie ubranego w białą szatę. Ogarnął je wielkie zdumienie. On zaś powiedział do nich: nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z nazaretu, zmartwychwstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie Go położono. Ale idźcie i powiedzcie Jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei, tam Go zobaczycie. Tak jak wam powiedział. Wyszły zatem. I wręcz uciekły od grobu, czuły bowiem na przemian strach i ogromną radość ale ponieważ lęk wziął górę, nic nikomu nie powiedziały. Czy też, jak mówią inne tłumaczenia, nikomu nic nie powiedziały, bo się, bo się bały. I, I na tym etapie na razie zamkniemy ten szesnasty rozdział i, i, i porozmawiajmy o tym, co się tutaj dzieje, tak? o, o tych świadkiniach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, o wezwaniu, które jest skierowane przez anioła do kobiet, o ostatnim przesłaniu, które tutaj właśnie znajdujemy ze strony Jezusa w stosunku do uczniów. No, znowu te kobiety. Tak? Tutaj ewidentnie Jezus przychodzi, żeby coś odmienić w tym świecie, nie tylko teologicznie, nie tylko na poziomie pokazania charakteru Boga, ale również w takich praktycznych aspektach. I ja uważam, że to jest naprawdę takie ważne, że ten męski świat zdominowany przychodzi ten, który to wszystko stworzył, i kobiecie nadaje status taki, jak on to widzi, jak to miało być. I ta kobieta jest znowu ważna. No, ciekawe jest to, że przynajmniej w perspektywie niektórych historyków i też apologetów chrześcijaństwa, pamiętam jedną z taką myśli anti Wrighta z książki Surprised by Hope, w której wspomina o tym właśnie, że obecność kobiet w, w opisach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jest jednym z argumentów na rzecz historyczności tego wydarzenia. Mm -hmm. I autentyczności faktu opisania tego wydarzenia dla wszystkich. tego by tak nie ujął, bo to. Dokładnie. I tak jest, że Paweł. Tego by nie zrobił w taki Paweł sposób. Paweł tego nie robi w ten sposób. W pierwszym pyta 15 nie na w ogóle kobiet. <laughs> Dokładnie. W samym liście co pisze, że kobiety nie mogą przemawiać w No Kontekst jest, jest jasny, jeśli chodzi o tamte wypowiedzi, tak? Ale to jest. Dla nas ważne, tak? bo widzimy, że Paweł, właśnie spośród wszystkich świadków zmartwychwstania, o kobietach nie wspomni. Byli tam apostołowie, w końcu był on sam, było 500 mężczyzn, braci, którzy widziało go jednocześnie, więc, oczywiście, ten, można powiedzieć, historyczny argument zmartwychwstania, ten fundament, on jest kluczowy, ponieważ to jest sprawa oparta na naocznych na świadkach wydarzeń. Tak? I to są ci, którzy są reprezentantami historyczności i prawdziwości tego świadectwa o zmartwychwstaniu, które się dokonało ale Ewangelie właśnie podają, że pierwszymi były kobiety, nie? Więc N.T. No, ma taką, taką myśl, że gdyby ktoś chciał w cudzysłowie preparować argumenty, dowody na rzecz zmartwychwstania, to na pewno nie spisałby tego w ten sposób, żeby kobiety były pierwszymi świadkiniami, ponieważ kobiety, co ze swej natury traktowane były jako, jako świadkowie niewiarygodni, nie? Więc a tutaj jednak każda z Ewangelii, i to jest właśnie między innymi ta styczna pomiędzy każdą z tradycji, nie tylko synoptyczną, ale i Janem, jest taka, że pierwszymi osobami, które widziały Jezusa Chrystusa, były właśnie kobiety. Więc z jednej strony to, co Marku mówisz, no ważne, tak? Pokazanie też statusu kobiety w perspektywie Jezusa Chrystusa. Co w tamtym takim zmaskulizowanym świecie po prostu było niewątpliwie istotne dla, dla podkreślenia, dla nadania jakiejś godności i podniesienia tej wartości, ale z drugiej strony właśnie ta, ta autentyczność i też od, i też w jakimś sensie może to, że że no Nie wiem, nie, nie było jakiegoś zabiegania ze strony Jezusa o to, żeby ten świadek był bardziej pewny co do tego wszystkiego, co się wydarzyło. Jezus po prostu dał świadectwo o swoim zmartwychwstaniu przez te, które go tam zobaczyły. W tym wszystkim jeszcze taka płynie nadzieja, bo przecież nie ma tutaj uczniów. To takie smutne, że Jezus chodzi z nimi przez trzy i pół roku, opowiada, mówi o śmierci, przecież nawet mówił o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu lepiej pamiętali arcykapłani niż sami uczniowie, którzy się pochowali. I no, no nawet gdyby na to namaszczenie mieli przyjść. Ale tak bym sobie wyobrażał, że może nawet jak nie wszyscy, to może ktoś, a jednak idą same kobiety, ich tu nie ma, a mimo to Jezus nie jest na nich śmiertelnie pogniewany. Więc to jest też takie piękne, że y, nawet jeżeli gdzieś kolejny raz zawiedli, czegoś nie zrozumieli, mimo że im mówił tak wyraźnie, ich tu nie ma, ale Jezus mówi, y, jesteśmy umówieni. Ciekawe jest to, że y, znowu ktoś coś kupuje, prawda? Ten kupił. Eee, prześcieradło, one kupują, Józef Zarymaty kupił prześcieradło, one wonności, co prawda jemu się udało wykonać misję i mnie więc w zasadzie ani Józef już nie, nie namaścił ciała Jezusa, ani te kobiety, bo już nie miały kogo. Do, do, jak czytaliśmy wcześniej w historii, tylko ta kobieta na uczcie w domu Szymona Trymdowego, ona jedynie zdążyła namaścić ciało Jezusa jako jedyna. Więc one tak naprawdę przychodzą tam z jakąś swoją misją. I odchodzą zupełnie z inną, chociaż wydaje się, że początkowo jej nie realizują. Mhm. Zresztą nic dziwnego. Ale wracając do tych uczniów, o których mówisz, Marku, których tutaj w ogóle nie ma, to też jest ciekawe, że właśnie Jezus wybiera sobie jakieś 12 ludzi, konkretnie mężczyzn, każdy ma sobie jakieś wybitnie wielkie mniemanie, ja Tacy to, to oni nie są wielcy pastorzy. Eee, I tak, jeden zdradza Jezusa, drugi go się wypiera w najważniejszej chwili. Inni tam się jeszcze kłócą między sobą, kto z nich będzie największy w królestwie. Im Jezus poświęca tak naprawdę najwięcej uwagi, mm -hmm. albo inaczej mówiąc, ewangeliści poświęcają im najwięcej uwagi, ale tak naprawdę ci najwspanialsi naj, 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 naj bohaterowie Ewangelii, oczywiście poza samym Jezusem, to są właśnie zazwyczaj, jak już mówiliśmy, kobiety, czy właśnie ktoś, o kim byśmy nie pomyśleli, że jest. Może to tak czasami jest, że właśnie tym trudniejszym... Sęplik przy krzyżu też jest taki niezwykły. Tak, tak. Może tym trudniejszym przypadkom po prostu Jezus poświęca więcej uwagi, albo Ewangelista Marek odnotowuje te trudniejsze przypadki, bo... I, i z jednej strony pokazuje te tych ludzi, którzy nie potrzebowali tego. Tych ludzi, którzy jakby z serca to płynęło. Którzy mieli innego rodzaju dojrzałość? No właśnie, jako, jako wzory, ale pokazuje te wzory w tych ludziach, w których my ich nie dostrzegamy, ale głównych bohaterów, czyli jednak tymi, którzy mają te wszystkie zmagania i trudności, ja nie sądzę, że te kobiety nie miały tych zmagań. Też nie róbmy z tych kobiet od razu, prawda, świętych Jerozolimskich. No to każdy tam miał swoje trudności i problemy, ale one są przedstawione po to, żeby wyrównać ten, ten dysonans społeczny, mm -hmm. a z kolei ci, którzy są, są głównymi bohaterami, z nimi możemy się bardzo łatwo utożsamić, bo przeżywamy podobne rozterki, jak ci uczniowie, więc widzimy tutaj no, po prostu bardzo ciekawą grę. Hmm, aktorów, tych, można powiedzieć, drugoplanowych, którzy się wychodzą na pierwszy plan i pierwszoplanowych, których w ogóle nie ma na scenie i w ogóle nie ma w teatrze. Pochowali ta ta historia tak dalece odbiega od takiej średniowiecznej hagiografii, gdzie wszystko jest narysowane z aureolą, czy to na obrazie, czy to w jakichś historiach, które opisują świętych, którzy poświęcają się, a ich życie jest absolutnie doskonałe. Tu się spotykamy z prawdziwymi ludźmi. I, I to jest też taki argument dla tekstu i dla tej historii, że ona nie wybiela. Tak jak w Starym Testamencie znajdziemy historię niedoskonałych królów, którzy y, są nazywani y, jako przywódcy Izraela, jako przyjaciele Boga, a jednak popełniają swoje błędy. Więc to jest takie niezwykłe w tekście biblijnym, że on jest prawdziwy. Ten szesnasty rozdział i to ostatnie też przesłanie, które tutaj znajduje się skierowane ze strony Jezusa do uczniów, ono brzmi bardzo konkretnie, tak? Idźcie, powiedzcie uczniom oraz, oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei, tam go zobaczycie. No właśnie w czasie naszego pierwszego studium, żeśmy o tym szerzej w sumie rozmawiali, że Ewangelia Marka jest Ewangelią Piotra, tak? Jest tą Ewangelią, o której Marek złożył świadectwo, Kluczową oczywiście kwestią było to, żeby nie wszystko zawsze w sekwencji, w kolejności chronologicznym porządku opowiedzieć, ale żeby poda, podać ten wzorzec dotyczący tego, jak żyć, jak, jak i za Jezusem Chrystusem. Ale właśnie Piotr też jest ostatnią z postaci, która jest tutaj wspomniana. Pojawia się na samym początku Ewangelii jako pierwszy z apostołów, który zostaje wezwany. I to jest coś ważnego dla nas. Dlaczego? Dlatego, że tym sposobem Marek chce nam podkreślić, że Ewangelia, którą podaje, jest Ewangelią wiarygodną. To nie jest Ewangelia, która, nie wiem, jest jakąś opowiastką, jakąś tam historią powtarza powtarzaną z, z pokolenia na pokolenie. Ale jest konkretnym świadectwem człowieka, który spotkał w swoim życiu Jezusa Chrystusa i przeszedł z nim pewną drogę. Drogę od, um, od Galilei do Jerozolimy. Drogę, która w dużej mierze była drogą jego porażek, błędów, ale też dorastania, wzrastania, poszerzania swojego zrozumienia. Widzieliśmy go w Jerozolimie, w różnych trudnych momentach jego życia, w momentach, kiedy się wypierał, kiedy był przeświadczony o swojej sile, o wierze, Tawność. ale też momentach, w których to wszystko nagle runęło w gruzach, kiedy musiał się rozczarować sam sobą, właśnie, żeby Runąć po to, żeby w pewnym momencie stanąć na nogi. My tego jeszcze tutaj nie, nie widzimy. My tego, do tego momentu nie docieramy, ale będziemy to widzieć tak naprawdę za chwilę w pewnej perspektywie, określonej perspektywie, bo Piotr wskazuje nam tutaj w tym bardzo konkretnym momencie właśnie przez Marka, że jest tym, który pomimo po pierwsze swojego wypadcia, się swojego odsunięcia od Jezusa Chrystusa, Zostaje przez niego przyjęty, przywołany, więc to, że. To ziarno, wśród którego wyrastają albo które nie ma silnego korzenia, jest w stanie usychać, to jednocześnie może można to ziarno spróbować rzucić jeszcze raz i coś z tym zrobić. Więc Piotr ma tę drugą szansę, ten nowy początek, który tutaj się będzie zaczynał, ale jednocześnie właśnie chce dać jasny wyraz tego, że Ewangelia jest Ewangelią prawdziwą. Ja bym taki jeszcze wątek geograficzny tutaj poruszył, bo Jezus wysyła ich do Galilei. To jest miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. I cała Ewangelia, właśnie nawet ona nie jest chronologiczna, a jest bardziej geograficzna. Bo zaczyna się nad Jordanem, gdzie jest początek, a później nagle wszystko przenosi się jakieś 80 kilometrów na północ. I stamtąd schodzą na dół do Jerozolimy. To jest cała oś geograficzna w Mar u Marka. I Jezus na sam koniec mówi: A teraz spotkamy się znowu w Galilei. Po, po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tym całym ich wielkim niezrozumieniu, Jezus jakby mówi a teraz, że przemyślmy to jeszcze raz. I, I nieraz, kiedy w życiu przechodzimy rozczarowania, to takie wezwanie z tego geograficznego usytuowania tych historii, może trzeba zacząć od miejsca, gdzie Bóg Cię powołał. Bo Galilea to było miejsce powołania uczniów. I Nieraz się w życiu potrafi skomplikować rozczarowanie. Miało być królestwo, mieliśmy tutaj rządzić, zasiadać z Mesjaszem, mieliśmy pokonać, może Rzymian, wszystko miało być po nowemu, a, a tutaj jest kompletnie wszystko inaczej, a Jezus mówi, to wróćmy do tego miejsca, jak to się zaczęło, do Twojego powołania i Czasem tak trzeba jeszcze raz to. Inne na Ewangelie sprawozdają, zdaje się, właśnie to drugie powołanie, że oni poszli łowić ryby. Tak, tak. Wrócili do domów, do swoich starych zajęć. Domyślam się, że w Galilei. I znowu Piotr tam jest. Tak, tak, to nad jeziorem galilejskim. No właśnie. Jezus mówi, czy macie tu coś do jedzenia? Oni znowu łowili, nic nie złowili. Wiem, że to nie jest Ewangelia Marka, natomiast no jakby ta Galilea może nam trochę wyjaśnić, no bo jednak przecież e, widzimy, że Jezus żegna się później wedle innych opisów z uczniami w Jerozolimie, czy w Przygórze Oliwnej, więc, więc skąd no ta proszę, Galilea? Ale, ale wiemy, że jest ten okres jeszcze właśnie, kiedy oni jakby wracają do starego życia, do, do, do tych swoich domów, czy do swoich łodzi e, i jakby no, wydaje się, że oni już sami na sobie postawili krzyżyk, ale nie Jezus. I e, nie Jezus. I on wraca do nich. No i dodaje tutaj powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi. Tak, jakby on już sam się skreślił z tej listy. To znaczy, to co tutaj na pewno jest ważne w tym kontekście, to, to to, że my rozpatrujemy ten ostatni fragment Ewangelii w bardzo konkretnym, że tak powiem, kluczu też tematycznym tej Ewangelii, czyli w kontekście problemu mesjańskiego i tego sekretu mesjańskiego, bo widzieliśmy tak naprawdę już od pierwszych rozdziałów Ewangelii Marka, że wezwania do milczenia, wezwania do milczenia tych, którzy doświadczyli mocy Jezusa, wezwania do milczenia uczniów, którzy wyznają, że Jezus jest mesjaszem. Cały blok historii opowiadających o tym, że są nierozumni, że mają zatwardziałe serca, że mają zamknięte oczy, uszy, pokazuje, że ich myślenie o mesjaszu jest po prostu totalnie oderwane od tego, co Jezus chce o sobie jako o mesjaszu powiedzieć i chce zrobić. No Jerozolima jest brutalnym Ciosem i uderzeniem we wszystkie ich nadzieje, w ich perspektywy. I dochodzimy właśnie do, do tego momentu, kiedy oni będą musieli sobie to poskładać na nowo. I to, co Marek mówi w kontekście tego wątku geograficznego, to jest coś, co się bezpośrednio wiąże właśnie z rozwiązaniem całego, całej istoty sekretu mesjańskiego. Tak? To znaczy, że jeśli oni nie mają mówić o Mesjaszu takim, jakim Mesjasz nie jest... To muszą wrócić do początku swojej podróży i wystartować w tę drogę jeszcze raz, tylko z całym zredefiniowanym sposobem myślenia o tym, kim jest Jezus. I o co, w tym I co to tym chodzi? I co to też znaczy, że my jako jego uczniowie odwzorowujemy właśnie jego, jego ścieżkę, jego drogę, w nim mamy wzorzec, bo wraz z rozumieniem istoty Mesjasza, Cierpiącego, sługi odrzuconego, ale też wywyższonego przez to wszystko, przychodzi właśnie w doświadczenie tych uczniów, którzy byli pouczani w drodze do Jerozolimy, ta perspektywa tego, że kiedy my idziemy w dalszą drogę, w perspektywie krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to nasz model, nasz wzorzec świadczenia, uczniostwa, będzie po prostu nacechowany właśnie tą postawą, która się przejawiała w takim Mesjaszu, a nie w takim, jakim oni oczekiwali. I to radykalnie zmienia w ogóle obraz, można powiedzieć, wspólnoty uczniowskiej. To radykalnie zmienia sposób funkcjonowania kościoła, kiedy, kiedy na takich warunkach rozumiemy to wszystko. I Myślę, że to jest jakieś, jakaś istota tego tematu, właśnie, że oni muszą wrócić do początku po to, żeby wystartować w tę drogę jeszcze raz, tylko w zupełnie nowy sposób. No i panowie, no tutaj jednocześnie nam się, że tak powiem, kłania pewien problem Ewangelii też Marka, tak? Bo. No my mamy kilka zakończeń te, te, tej Ewangelii i y, z jednej strony, kiedy popatrzymy sobie na najstarsze manuskrypty Ewangelii Marka, to one się tak urywają właśnie w tym wersecie ósmym, nie? Te, te słowa, że kobiety nikomu nic nie mówią, bo się boją, to jest y, według najstarszych świadectw Ewangelii Marka ostatnie słowo Ewangelii. Niektórzy egzegeci zwracają uwagę na to, że właśnie to jest taki typowy zabieg literacki, który możemy tutaj dostrzec i że to jest zamierzone zakończenie Ewangelii Marka, że on nie chce... Żeby dodawać tutaj na tym etapie cokolwiek więcej, dlaczego? Bo słuchacz, który już w pierwszym zdaniu Ewangelii usłyszy o tym, że Jezus jest właśnie Mesjaszem, że jest Synem Boga, i zobaczy całą Jego drogę i to, co się stało, no powie, jak można o tym nikomu nie mówić. Będzie miał wewnętrzną potrzebę zrobienia coś z tym, to znaczy udania się właśnie w tę dalszą drogę, żeby opowiedzieć, że to jest tylko początek Ewangelii i teraz z tego musi wyniknąć coś jeszcze. No ale z drugiej strony widzimy też właśnie w manuskryptach, które są manuskryptami późniejszymi, że są jeszcze jakieś inne opcje zakończenia tej Ewangelii. Więc widać, że... W Chrześcijanie pierwszych, pierwszych wieków, czy raczej może drugiego, trzeciego wieku, może czwartego wieku, nie wiedzieli do końca, co z, co z tym zrobić. I my tak naprawdę też nie wiemy na 100% o powodach, dla których ta Ewangelia urywa się w takim miejscu. Może być to taki zabieg literacki, ale być może też końcówka tej Ewangelii uległa zwyczajnie zniszczeniu. Temu, co napisał Marek. No, tego po prostu nie mhm. wiemy, tak, bo może to jest to końcówka zwoju, który nie wiem, w, jakimś, w jakichś dziwnych okolicznościach został zniszczony, mhm. ale kiedy porównamy sobie na przykład Ewangelię Marka z tymi pozostałymi synoptycznymi, z Łukaszem i Mateuszem, to widzimy też, że wspólne świadectwo o Jezusie Chrystusie. Które mają Mateusz i Łukasz, kończy się na wersycie 8 Ewangelii Marka, czyli do tego momentu można powiedzieć, pozostali są spójni. Od tego momentu zaczynają opowiadać dwie różne historie, więc wydaje się, że również i Mateusz, i Łukasz. Posiadali Ewangelię Marka jako to pierwsze świadectwo w takiej postaci, która kończy się w, w tym wersecie. I dla mnie to osobiście przemawia na rzecz takiego, takiej argumentacji, że, że być może to był zamierzony, tak? Ale nawet jeśli nie był zamierzony, to na pewno był taki, który był dostępny dla innych świadków tamtego czasu, które chcieli opowiedzieć o Jezusie Chrystusie. No ale mamy jeszcze te. Dalsze części, skąd one w ogóle się wzięły, jaka jest przyczyna ich powstania, bo coś tutaj w tym jeszcze tekście jest. Więc może sięgnijmy też do tej dalszej części i w tej perspektywie też porozmawiamy jeszcze właśnie o tych źródłach Ewangelii. Ja przeczytam. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazało się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili, płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. Potem ukazał się w innej postaci, dwom z nich, gdy szli do wsi. Inni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiary i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych wskrzeszonego i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Co to jest? Co my tutaj mamy w tych tekstach, w tych fragmentach, w tym fragmentach które były odczytane? Mamy nawiązanie do kilku innych Ewangelii. Mhm. Mamy historię spotkania uczniów idących do Emaus. Mamy wezwanie do głoszenia Ewangelii na cały świat. I Mateusz 28. Tak, i ja w tym widzę receptę na wątpliwości. Bo jak cała wcześniejsza część to jest historia rozczarowań, to Jezus tutaj na końcu daje takie słowo zachęty. Chodźcie, cały czas, cały czas coś tutaj nie, nie rozumiecie cały czas macie swoje wewnętrzne. Inne wyobrażenia, ale najlepszym lekarstwem będzie, jak, jak zaczniecie o tym opowiadać. Tak jak te kobiety. Maria Magdalena, ona pierwsza idzie i po prostu rusza lawina. Ludzie zaczynają wierzyć, zaczynają opowiadać, zaczynają dziać się cuda, czyli coś, oni żyli w innej rzeczywistości. Oni cały czas patrzyli na to królestwo ziemskie, ale nagle, jak zaczynają opowiadać o tym królestwie niebiańskim, zaczynają wierzyć, to wszystko jest inne i ten ostatni, y, ostatni fragment, gdzie Jezus jest z nimi, on potwierdza, pomaga, zna, znaki, cuda towarzyszą, czyli y, oni weszli w rolę Jezusa. Jezusa już nie ma, ale oni teraz zrobią to, zrozumieli na o co chodziło Jezusowi. Oni poszli w jego ślady. Mhm. Te, te fragmenty faktycznie one są takimi podsumowaniami właśnie tych wszystkich. Wątków, przedstawiających właśnie Chrystofanie, opisy Jezusa z Matwy, stałego w innych Ewangeliach. Widzimy tutaj też jakieś odniesienie do tekstu z Łukasza, konkretnie dziw Apostolskich, gdzie Paweł przebywając na Malcie zostaje ukręczony przez węża. Tutaj takie nawiązanie się znajduje. Więc widać, że też w tych pierwszych pokoleniach chrześcijan to zakończenie Marka, że tak powiem w ich perspektywie domagało się jakiegoś dopowiedzenia, więc prawdopodobnie te teksty są właśnie takim streszczeniem, takim opowiedzaniem tego, co się znajduje w pozostałych Ewangeliach kanonicznych i właśnie w dziejach apostolskich. A Natomiast... może, to jest, może to są słowa Marka, które czy to sam Marek dopisał, i tak jak powiedziałeś, manuskrypt pierwszy uległ zniszczeniu. A może ci, którzy słuchali Marka i Piotra, na podstawie tego, co słuchali, wzięli i dopisali. I tak jak zakończenie Ksiąg Mojżeszowych, gdzie, gdzie mamy historię Mojżeszową, który umiera, a przecież księgi mojżeszowe. To, że ktoś inny dopisuje kilka słów, czy, czy to miałoby przeczyć, że ta historia właśnie tak wyglądała i że to są słowa również samego Marka, no właśnie, to, to, nie stoi to, 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 to w kontraście. To, 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 to nie jest historia o tym, albo nawet ten fragment, ten appendix do Ewangelii Marka, to nie jest... Tekst o wątpliwościach albo o problemach. Tak? Nie przeciwnie. Nie, to jest dla nas istotne, jakby w perspektywie zrozumienia też tej końcówki, tak? Niewątpliwie, jakby to nam pokazuje, że świadectwo, które znajdujemy w tych wersetach, ono jest jakąś kwintesencją wszystkich Chrystofanii przedstawionych w Ewangeliach. I nawet jeśli sam Marek tego nie napisał, bo my tak naprawdę nie wiemy do końca, czy to wychodzi spod jego ręki. Prawdopodobnie nie, że jest to jakiś późniejszy redaktor, który dodaje coś do tekstu tej Ewangelii, bo trudno mu się pogodzić z takim końcem Ewangelii, która znajduje się w wersecie piątym. Bo my tak naprawdę przeczytaliśmy tylko jedno z możliwych zakończeń Ewangelii Marka. Manuskrypty nowotestamentowe też posiadają inne warianty zakończenia tej Ewangelii. Takie krótsze zakończenia, no, na przykład wydanie Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego uwzględnia różne, że tak powiem, warianty tekstowe i podaje też krótkie zakończenie, które brzmi tak. Wszystko to natomiast, co same usłyszały, zwięźle opowiedziały ludziom zebranym wokół Piotra, po tych wydarzeniach również sam Jezus rozesłał ich za pośrednictwem na wschód i na zachód święte i niezniszczalne przesłanie o wiecznym zbawieniu Amen, nie? Więc to jest jeden z wariantów kończących Marka. Widzimy dłuższy wariant. Brzmi jak Marek. Kończący, <grym> <grym> kończący, kończący Marka. W się sensie, jak ty, Marku? <grym> nie, nie, jak, jak tamten. <grym> natomiast, Ale... natomiast to, co jest jakby dla nas jasne, tak? Że, że treści, które znajdują się w tych fragmentach, one nie stają w poprzek temu, co Oczywiście. my znajdujemy w Nowym Testamencie. Stanowią prawdopodobnie próbę jakiegoś sensownego domknięcia tej Ewangelii. Natomiast Powiem wam osobiście, że w moim odczuciu, gdyby Ewangelia Marka, to ta oryginalna pierwotna i nawet zamierzona wersja, kończyła się w wersecie ósmym, to widzę w tym głęboki również sens. I powiem wam dlaczego. Głównie z tego powodu, że Ewangelia Marka poprzez całą treść pokazuje nam obraz tego, kim jest Jezus. Kim jest Jezus jako mesjasz? Pokazuje nam, że Jezus jest Synem Bożym, że jest mesjaszem cierpiącym, że jest Synem Boga, że jest królem i Panem i zaprasza. Do tego, żeby w tej perspektywie wrócić do jakiegoś punktu swojego życia i pójść w tę drogę po to, żeby o tym opowiedzieć, bo nie można milczeć tak? Kiedy kobiety milkną, bo się boją, to ja na to mówię nie mogna to zamilknąć. Trzeba o tym y, opowiedzieć. To jest przesłanie, to jest jakąś esencją, i można by powiedzieć, że to zamilknięcie jest jednocześnie jakimś takim podsumowaniem, bo przecież tych wezwań do milczenia mieliśmy tak dużo w tej Ewangelii. Tutaj nagle kobiety milkną, ale my już milczeć nie możemy. Dlaczego nie możemy? Bo, bo widzimy, kim jest Jezus jako Mesjasz przedstawiony w Ewangelii. I, 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 ja mam takie osobiście przesłanie, że kiedy przechodzę właśnie przez cały ten tekst, mam to poczucie tego wezwania, tak? Tego wezwania, żeby po pierwsze naśladować Jezusa w oparciu o pewne i wiarygodne świadectwo pozostawione nam przez kogoś, kto był towarzyszem tych wszystkich historii i o nich opowiedział, a Marek złożył świadectwo i, i chce coś z tym zrobić w swoim życiu, tak? Odwzorować właśnie to doświadczenie, to życie, choć czasami może być trudne i czasami będzie musiało się wiązać z zerwaniem jakichś, jakich może, klapek z naszych oczu, albo z trudnymi doświadczeniami, i każdy z nas swój krzyż musi przejść. A czasem trzeba do Galilei jeszcze raz. Być może i trzeba do Gajlei, a być może trzeba jeszcze raz do Podkowy, i tutaj też coś przerobić, po prostu i coś od nowa zacząć. Drogi kierunki mogą być bardzo różne, ale to jest to wezwanie, które znajdujemy na samym końcu. Zrób coś z tym, co znajduje się w tym świadectwie, które jest pewnym świadectwem opowiedzianym przez właśnie kogoś, kto doświadczył w swoim życiu nie tylko Jezusa, ale doświadczył też porażek. I kto był gotowy do tego, żeby wstać i pójść dalej w swoim życiu? Dla mnie takim esencjonalnym jest: Królestwo moje jest nie z tego świata. I to jest taki król, za którym naprawdę warto pójść i do Galilei, i gdziekolwiek, i król nie z tego świata. Bardzo podobało mi się to, co powiedziałeś, Adam, właśnie o tych wyzwaniach do milczenia, których nikt nie spełniał. A w końcu ten młody człowiek tutaj siedzący, w grobie, tak. No mówi, idźcie i powiedzcie. I one milczą. <głos> <głos> więc, więc, więc wtedy kiedy nie trzeba, <noise> zawsze coś. Wtedy kiedy nie trzeba, to, to, po prostu rozgadywali. A teraz, jak trzeba było, to milczały. Być może też, być może też właśnie jest to taki właśnie zabieg, jak powiedziałeś. No, mi to się podoba. Tym bardziej, że no, czy musimy wiedzieć, kto napisał dokładnie to ostatnie zakończenie, skoro nie wiemy, kto napisał list do Hebrajczyków? No to jest chyba e, wszystko, wszystko co mamy to nie są ani oryginały to jest to pewna tradycja, która przetrwała do naszych czasów właśnie poprzez wspólnotę uczniów i oni nam opowiedzieli świadcząc o tym swoim życiem na arenach rzymskich na, e, na stosach, na krzyżach że, że tak właśnie było no nie mamy dowodów, które by mówiły to właśnie napisał konkretnie Marek a Piotr siedział i mu dyktował tylko wszystko to przyjmujemy właśnie na podstawie tego samego świadectwa Jezus mówi tutaj, nawet w tym tekście, że był zły na nich, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli. Więc, więc tak naprawdę no, całe nasze życie opiera się na tym, że wierzymy komuś. Pytanie tylko komu i w co? Tutaj widzę Jezusa jako, jako tego, który jest wspaniałym, dobrym królem, przyjacielem ludzi, pasterzem. Jest kapłanem, którego nie mieli, bo mieli kapłanów, ale nie takich jak trzeba. Mieli królów, ale nie takich jak trzeba. Jest przyjacielem dzieci, jest przyjacielem kobiet, jest przyjacielem mężczyzn, Żydów, nie Żydów, młodszych, starszych, chorych, zdrowych i e, idąc za tym świadectwem, za tym świadectwem pierwszych chrześcijan, którzy być może właśnie w tej pierwszej Ewangelii, jak tomu mówimy, że ona była pierwsza, w ogóle nie potrzebowali dodatkowych dowodów, że później Go widziano. Może dlatego w ogóle te, tego, tego nie ma w tym, w tym tekście, że Jezus był widziany ponieważ e, dla nich było to tak oczywiste, że nie było im to w ogóle potrzebne, żeby o tym pisać. Być może późniejsze ewangeliści reflektowali się, że jednak należy odnotować te inne historie, bo być może dla przyszłych pokoleń będą one ważne do utrwalenia, do przekazania, a to, co robi Jan już pod koniec I wieku, no to jest już jakby kwintesencja tego, e, tego przekazu, gdzie, gdzie ukazuje zarówno elementy te duchowe, fizyczne i pokazuje Jezusa, który jest no, nie tylko stałem, ale jest tym, który był na samym początku, jest Bogiem, nie tylko Synem Bożym, ale go no, po prostu jednorodzonym Bogiem. I bez znaczenia, gdzie kończy się Ewangelia dla pierwszych uczniów, nie było to problemem, żeby pójść to tą Ewangelię opowiadać i zrobili to tak, że dwa tysiące lat później siedzimy i zachwycamy się nad tymi, którzy byli gotowi na poświęcenie, nad Markiem, który tak to napisał, że Dotarło to do, i do Żydów, i nie Żydów, i pokazało króla. Spędziliśmy trzy miesiące praktycznie nad tą Ewangelią. Minęło jak trzy dni. <laughs> Minęło jak trzy dni. Natomiast y, były takie teksty, które. Potraktowaliśmy, że tak powiem, tylko bardzo ogólnie, nie w każdy, weszliśmy wystarczająco głęboko i ja osobiście nie, nie z każdym tekstem na pewno jestem usatysfakcjonowany, bo nie czuję się, że go jeszcze w pełni rozumiem. Więc mam takie poczucie, że, że, to nasze studium było taką dobrą bazą, dobrą podstawą, jakimś fundamentem do tego, żeby zobaczyć duży obraz i osobiście czuję się zachęcony do tego, żeby, żeby wchodzić w niektóre teksty głębiej, analizować je szerzej, może poświęcić im więcej uwagi po to, żeby Znowu wgłębić się w tekst i ten obraz w jakimś sensie dopełnić. Mam nadzieję, że, że ten czas był dla Was również taką dobrą inspiracją, i będziecie wracać do Marka, po to, żeby, żeby właśnie widzieć tego Jezusa takim, jakim, jakim faktycznie był, i czerpać z Nim inspirację i wzorzec do tego, żeby wiedzieć, jak żyć. Także serdeczne dzięki za cały ten czas, i gdyby ktoś z Was mógł krótką modlitwą jeszcze zamknąć to nasze studium. Drogi panie, dziękujemy ci za to, że świadectwo e, uczniów e, Twoich przetrwało do naszych czasów i że z tej niewielkiej grupy przestraszonych e, chłopaków, ale i, me, i kobiet, i, i mężczyzn, i dzieci, e, bo tam każdy przeżywał swój, e, swoją próbę, swój, swój czas, e, więc nie nam to jest oceniać, ale że z, te, z tej małej grupy. Z tej ziemi Abrahama, Izaka, Jakuba, gdzieś z jakiegoś zakątka świata, tak naprawdę na cały świat rozlało się to, to słowo dobrej nowiny, dobrej wiadomości. Dziękuję ci Panie za to, że przede wszystkim objawiłeś nam się jako Jezus Chrystus, Jezus Nazaretu, Syn Boży i Syn Człowieka. Że pokazałeś nam, Panie, te piękne prawdy, Ewangelii, twój, twój charakter, Twoją miłość, Twoją postawę służby, Twoją wielkość, Twoją potęgę nad siłami przyrody, nad chorobą, nad demonami, nad śmiercią w końcu. Drogi Panie, chcemy teraz powierzyć wszystkich naszych widzów, słuchaczy, współuczestników tego studium, czytelników Ewangelii Marka. I nas samych również, pod Twoją opiekę i prowadzenie, żebyśmy mogli znów pewne rzeczy przemyśleć, za jakiś czas znów wrócić do tego tekstu, abyśmy mogli na nowo zobaczyć coś, czego wcześniej może nie widzieliśmy, a tego jest wiele, bo jesteś nieskończony i głęboki, potężny, wysoki i zawsze będzie coś, co będziemy mogli jeszcze poznać i czym się zachwycać. Czasami niektóre rzeczy będą być może nas przerażały i jednocześnie zachwycały, jak właśnie to miało miejsce tutaj w XVI rozdziale Ewangelii Marka. Tobie się oddajemy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.